witam bardzo serdecznie na 12. przeglądzie teatrzyków przedszkolnych Wyobraźnia bez granic. Jest to forma przeglądu, nie konkursu. Pamiętajcie, to nie jest konkurs, to jest przegląd. Organizatorami są Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury. A teraz zapraszam bardzo serdecznie naszych gości szczególnych, panią Beatę Moskal-Słaniewską, prezydenta miasta Świdnicy i pana Tadeusza Niedzielskiego, dyrektora Wydziału Edukacji. To ja wam też mówię dzień dobry. Dzień dobry! A ja mam do was takie pytanie jedno, kto mi odpowie. Co to jest wyobraźnia? Super, jak ktoś coś wymyśla, to tak właśnie jest. Ty jeszcze byś chciała... Albo ktoś może to narysować. No właśnie, bardzo dobrze, super. No bo to są teatry z wyobraźnią, czyli wy sobie musieliście wyobrazić różne rzeczy. I oglądała was komisja, tak? I dzisiaj będziecie odbierać za te wszystkie swoje piękne przedstawienia nagrody. To jest najfajniejsze we wszystkich przeglądach i we wszystkich turniejach, prawda, jak na końcu są nagrody. Ja wam serdecznie już gratuluję i bardzo gorąco wam życzę, żebyście taką pasję do teatru mieli w sobie już na zawsze. Bo w tym właśnie miejscu, w Świdnickim Ośrodku Kultury, występują różni aktorzy, tacy mali jak wy, tacy trochę więksi, którzy już chodzą do szkoły, bo działają tu różne grupy teatralne. No a może ktoś z was kiedyś zdecyduje się i zostanie takim, ojej, coś ustało. Zostanie takim prawdziwym, zawodowym aktorem i my też wtedy będziemy przychodzić na jego przedstawienia i bić brawo. Także życzę wam, żeby to była taka, mówię, pasja na całe życie. A co to jest pasja? Co to jest? Żeby być ładnym. No tak w środku, żeby być ładnym. Co to, jak jeszcze myślicie, co to jest pasja? Tam się zgłaszasz, tak? Powiedz. A co to znaczy mieć pasję? Może tak być. No co to znaczy mieć pasję? No jak ktoś ma taką pasję, to się może umalować, oczywiście. O właśnie, robić coś, co się lubi. To chyba najładniej. Można jeszcze zrobić, co się chce. Co jeszcze? Co się chce. Co się chce i co się lubi, to prawda. Wiecie, jak jest fajnie, jak się ma taki zawód, takie zajęcie, które jest pasją, to jest wtedy w ogóle super, ale dużo z nas ma różne pasje. Jaka może być pasja oprócz teatru? Co można robić, co się chce i co się lubi, na przykład? No powiedzcie. Policjant. Policjant? Można być policjantem z pasją, no pewnie. Tańczyć, tak. Kolorować. Strażakiem też można być z pasją. Grać w siatkówkę, super, zobaczcie. Ja się ze wszystkim zgadzam. Zobaczcie, ile można mieć pasji. A dzisiaj nas tu sprowadziła pasja do teatru. I za chwilę zobaczymy, kto tutaj ma tę pasję największą i kto tutaj robił to, co chce i to, co lubi. A ja mam pytanie do pani prezydent, a jaką pani miała pasję, albo ma pasję? No moja praca to moja pasja, bo inaczej bym nie dała rady. Ale moją wielką pasją jest oglądanie filmów i czytanie książek. Czytam bardzo dużo książek. Jak byłam taka mała jak wy, zaczęłam czytać i tak czytam i ciągle żałuję, że mi chyba nie wystarczy życia, żeby wszystko przeczytać, co bym chciała. No ja, panie dyrektorze, pani? Moje dwie pasje. Oczywiście poza tymi poważnymi, typu rodzina i tak dalej, praca, rower i góry. Podłogich naradach. Biorąc pod uwagę scenografię, aranżację, grę aktorską dzieci, ogólne wrażenia artystyczne, umiejętność zabawy tym teatrem, to jak dzieci radziły sobie bez mikrofonów i w nowej sytuacji,
po obejrzeniu wszystkich przedstawień, które uważamy, że były na wysokim poziomie, jury postanowiło statuetkę i główną nagrodę wręczyć za spektakl o straszliwym smoku i dzielnym szewczyku prześlicznej królewny i królu Gwoździku, przygotowaną przez dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nr 6 w Świdnicy. Ogromne gratulacje i zaproszenie na szkołę.